Dzień dobry. Witamy Państwa podczas pierwszego webinarium z cyklu Projektowanie, Walidacja i Monitorowanie Procesu Technologicznego. Ja nazywam się Karol Osuchowski. W CASSOFT Polska odpowiadam za relacje z kluczowymi klientami z branży farmaceutycznej. Jest ze mną dr Marek Skowronek, kierownik do spraw przemysłowych systemów jakości, który stoi na czele zespołu konsultantów i analityków CASSOFT, zapewniającego merytoryczne wsparcie oraz dostarczającego rozwiązania analityczno-raportowe dla produkcji farmaceutycznej. Zachodzące obecnie zmiany w wytycznych GMP wymagają stworzenia skutecznego programu zbierania danych o jakości produktu i działaniu procesu w trakcie całego cyklu życia produktu, zaczynając od etapu projektowania procesu przez walidację i weryfikację bieżącego procesu. Jak powiązać aktywności na poszczególnych etapach cyklu życia w jeden strumień informacji o produkcji i procesie? Na to oraz inne pytania związane z aktualnymi wymaganiami w omawianych obszarach odpowiemy podczas cyklu webinariów poświęconych projektowaniu, walidacji i monitorowaniu procesu technologicznego. Uzupełnieniem części teoretycznej będą praktyczne przykłady związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji i analiz przy użyciu innowacyjnego systemu zaprojektowanego przez CASSOFT Polska przy wsparciu funduszy unijnych. Dzisiejsze webinarium poświęcone będzie ocenie krytyczności i ryzyka. Po jego zakończeniu z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, które mogą pojawić się w związku z omawianą tu tematyką. Pytania można zadawać na czacie lub drogą mailową. Z przyczyn technicznych prosimy o wyciszenie mikrofonu. Zanim dr Marek Skowronek przedstawi Państwu aktualne wymagania w obszarze oceny krytycznych parametrów procesu oraz oceny ryzyka zgodnie z podejściem QPD, w kilku słowach przedstawię naszą firmę oraz jej ofertę dla branży farmaceutycznej. Na zakończenie, na praktycznych przykładach pokażemy, w jaki sposób wychodzić naprzeciw omawianym przez Marka wyzwaniom w obszarze oceny krytyczności i ryzyka, wykorzystując zaprojektowany przez CASSOFT Product Lifecycle System. CASSOFT Polska od ponad 25 lat dostarcza sprawdzone rozwiązania w zakresie statystycznej analizy danych. Główne obszary naszej działalności to dostarczanie systemów analitycznych statystyka, budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych do gromadzenia i analizy danych, raportowania oraz podejmowania decyzji oraz usługi szkoleniowe i konsultacyjne w zakresie szeroko rozumianej statystyki, analizy danych i jej zastosowań. Obecnie jesteśmy we wszystkich branżach, gdzie stosowana jest statystyczna analiza danych, jednak od początku naszej działalności koncentrujemy swoją uwagę na przemyśle farmaceutycznym. Jesteśmy obecni w większości firm farmaceutycznych w Polsce, tych największych, ale i tych dynamicznie rozwijających się. Dostarczamy oprogramowanie statystyka oraz dedykowane narzędzia analityczne zapewniające zgodne z wymaganiami raportowanie dla kontroli i zapewnienia jakości oraz R&D. Mamy dedykowany zespół konsultantów i analityków zapewniający merytoryczne wsparcie dla branży farmaceutycznej. Z myślą o tej branży opracowaliśmy również cykl szkoleń pod tytułem Statystyka w farmacji. W rozwoju CASSOFT Polska przełomowy okazał się rok 2019. CASSOFT Polska obok CASSOFT Europe stał się częścią niemieckiej grupy Arandit. W nowej strukturze CASSOFT Polska zyskał silnego partnera. Poszerzył geograficzny zakres działania o państwa Europy Zachodniej i zwiększył zakres kompetencji w nowoczesnym obszarze technologicznych i biznesowych zastosowań data science. Połączony potencjał zespołów w Krakowie i Hamburgu i wspólne działania, jak choćby udział w największych na świecie targach branży farmaceutycznej we Frankfurcie, pozwalają dotrzeć z opracowywanymi przez nas rozwiązaniami do jeszcze szerszego grona użytkowników. Co konkretnie możemy zaproponować? Oprogramowanie dostarczane przez CASSOFT Polska dla firm farmaceutycznych funkcjonuje na czterech poziomach. Pierwszy poziom to renomowane oprogramowanie statystyka, które zapewnia pełen zakres metod analizy i wizualizacji danych, przydatnych nie tylko w produkcji farmaceutycznej, lecz także w pracach badawczo-rozwojowych. Drugi poziom
to dedykowane narzędzia automatyzujące analizę danych i standaryzujące raportowanie zgodne z wytycznymi GMP w kluczowych obszarach kontroli i zapewnienia jakości. Standaryzację i zgodność z wymaganiami w kontekście analizy trendów zapewniają moduły zestawu farmaceutycznego przegląd jakości produktu, ocena stabilności czy monitorowanie środowiska wytwarzania. Mamy również narzędzia zapewniające walidację procesu, walidację metod pomiarowych, a w przygotowaniu jest zestaw kliniczny, który ułatwi zgodne z wymaganiami raportowanie w zakresie badań biorównoważności. Trzeci poziom stanowią platformy analityczne. Są to gotowe rozwiązania zawierające centralną bazę danych, która zapewnia funkcje związane z bezpieczeństwem oraz integralnością danych, a także pozwala na planowanie i harmonogramowanie badań i aktywności. W bieżącym roku w naszej ofercie pojawił się również Product Lifecycle System, zintegrowany system analityczny, o którym więcej w dalszej części webinarium. Wreszcie poziom czwarty. Są to tworzone na zamówienie systemy analityczne raportowe oraz SPC, zawierające funkcje dostosowane do potrzeb i środowiska pracy konkretnego użytkownika. Oprogramowanie stworzone przez StatSoft pozwala za pomocą dosłownie kilku kliknięć wykonać złożone analizy danych. Jest proste w obsłudze, zapewniając przy tym standaryzację raportów i analiz. W bardzo intuicyjny sposób możemy skonfigurować zawartość raportu i wybrać analizy statystyczne, kryteria identyfikacji wyników OOT i OOS, czy określić standardowe specyfikacje badania. Dla wygody użytkownika programy umożliwiają tworzenie typowych szablonów raportu, zawierających pełną konfigurację analiz, by później szybko z nich korzystać. Dużą pomocą w interpretacji wyników są te sekcje raportu, które zawierają podsumowania i wskazówki interpretacyjne. Warto zwrócić uwagę, że oprogramowanie zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami i jest zwalidowane zgodnie z GAMP-em 5. Dzięki automatyzacji czas potrzebny na przygotowanie raportów i analiz jest skrócony do minimum. Product Lifecycle System to innowacyjne rozwiązanie przygotowane przez StatSoft Polska przy wsparciu funduszy unijnych. Umożliwia ono gromadzenie, analizę, przechowywanie i udostępnianie danych związanych z produktami, procesami wytwarzania i komponentami w całym cyklu życia produktu zgodnie z załącznikiem 15. System pozwala na powiązanie aktywności na poszczególnych etapach cyklu życia w jeden strumień informacji o produkcie i procesie. Integrację z systemem jakości zapewnia również monitorowanie trendów, wskaźników jakościowych i technologicznych na bieżąco. Pozwala na zdefiniowanie optymalnego zakresu parametrów procesu przez ocenę wpływu zmienności parametrów materiałów, procesu i ich interakcji na parametry produktu w oparciu o metodologię QBD. System zapewnia całościowe spojrzenie na wydajność procesu i jakość produktu w całym cyklu życia, od opracowania do produkcji komercyjnej. Służy do projektowania, walidacji i monitorowania procesów technologicznych wytwarzania produktów leczniczych, substancji czynnych czy suplementów diety w oparciu o podejście Quality by Design. Rozwiązanie składa się z czterech modułów. Oceny krytyczności, projektowania eksperymentów, walidacji procesu i weryfikacji bieżącego procesu. Skierowane one jest do działów badawczo-rozwojowych, które są zainteresowane wdrażaniem podejścia QBD, do działów zapewnienia jakości, pragnących monitorować proces w czasie rzeczywistym z wykrywaniem wyników poza trendem, a także do działów technologicznych, które zajmują się podnoszeniem efektywności procesów wytwarzania produktów leczniczych.